Łódzkie na plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Rząd sfinansuje budowę węzła trasy S14 na łódzkim Teofilowie. Tę ważną dla mieszkańców Łodzi i regionu inwestycję ogłosili premier Mateusz Morawiecki oraz marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Nasza projekcja wielkiej strefy ekonomicznej Łodzi, łączącej Łódź i Centralny Port Komunikacyjny. A więc magnes dla inwestorów, dla nowych przedsiębiorców. Do województwa łódzkiego wpłynęło już w pierwszych 80 dniach ponad 5 miliardów złotych na ratowanie miejsc pracy. Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki przywozi nam mieszkańcom województwa łódzkiego tę doskonałą wiadomość. Będzie węzeł Teofilów, cała inwestycja S14 dzięki temu uzyska dodatkową wartość. Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk gościła w Zduńskiej Woli. Spotkała się z przedstawicielami klubów sportowych, którym wręczyła symboliczne czeki z dotacjami na działalność. W spotkaniu wziął udział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Programy rządowe, one są jakby podstawą, kotwicą tej pomocy dla klubów sportowych, dla wszelkich przedsięwzięć. Ta kotwica musi mieć też oparcie na dole, tu w samorządach. Musi mieć oparcie w samorządzie województwa, musi mieć oparcie w samorządach lokalnych, gminnych, powiatowych. No i tak tu się dzieje. 2 miliony złotych przekazał Urząd Marszałkowski spółkom wodnym działającym w regionie łódzkim. To wsparcie, które zapowiedział wcześniej marszałek Grzegorz Schreiber. Pieniądze będą przeznaczone na konserwację urządzeń wodnych i prace związane z gospodarką wodną. Umowy zawarło ponad 60 spółek. Zakończył się pierwszy etap prac przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 710 między Konstantynowem Łódzkim a Lutomierskiem. To początek większego zadania, które w najbliższych latach będzie realizowane razem z modernizacją połączenia tramwajowego między tymi miastami. Ponad 21 milionów złotych z budżetu województwa łódzkiego zostanie przeznaczonych na budowę dróg dojazdowych do pól. Podpisane zostały już pierwsze umowy z samorządami, które otrzymały dotacje. Zmodernizowanych zostanie 119 km dróg. Kolejne owocowe sady w ramach akcji Owoce Pamięci Jana Pawła II powstały w Nieborowie i Dzierzgowie w powiecie łowickim. Wcześniej podobne sady powstały w Skierzu i Tumie. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, artystycznych i studenci otrzymali stypendia naukowe marszałka województwa łódzkiego. Uroczystość połączona z wręczeniem listów gratulacyjnych odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim.